Witam Was serdecznie. Robimy któreś tam ujęcie z powodu sprzętu. Złośliwość, sprzęt, nie? Tak. Złośliwość zacznie martwych. Przed chwilą nagrywaliśmy ze szóstką, ze S2. Gadaliśmy tak... Pół godziny. Dobre pół godziny i się nagrało 3 minuty. Bo nikt nie sprawdził, czy się nagrywa. No, teraz mam podgląd. Ja jestem Łukasz. Łukasz, dzisiaj porozmawiamy o sprzęcie i poruszymy temat, czemu zmieniłeś system na Canona? Z czego zmieniłem system? Z Nikona. Tak. Na Canona. No, bo tak. Bo tak. Dziękujemy, temat wyczerpaliśmy. Na razie. Nie no, prawda jest taka, że po prostu chciałem mieć sprzęt, który czasami będę mógł użyć do wideo, bardzo czasami, do ujęć takich bocznych. I który mi nagra na dwie karty wiórkę. No? Na dwie karty materiał. Z6 tego nie potrafiła. Wystarcza mi to wiórka tam. Rzucić mam ją kamieniem? Nie, no co? Śmieję się. Natomiast po prostu tak wyszło to naprawdę. Miałem do wyboru i tak wybór sprzętu, dlatego że wybór całkowity sprzętu nowego, dlatego że i tak zmieniałem obiektywy, bo moje obiektywy były zbyt stare, nie wiem, obiektywy lekko 20-letnie konstrukcje, więc czas był po prostu kupić i tak nową szklarnię, a jak kupowałem nową szklarnię, to nic mnie nie trzymało przy Nikonie, a Nikon też do końca mnie nie przekonał tym, co robi, żeby zostać cały czas w Nikonie. Wybór był, patrząc na parametry, Sony i tam. Fuji odpadło dlatego, że miało pełne klatki, chociaż było bardzo fajne tak naprawdę. Powiem Ci, że Fuji jak oglądałem w sklepie i miałem to w ręce, to bez lusterkowce Fuji były naprawdę sympatyczne. No ale ja chciałem pełną klatkę, bo do zdjęć lubię pełną klatkę. I niestety Fuji w przedbiegach odpadło dzięki temu, że nie robią żadnego aparatu innego niż APS-C. Także wybór był prosty, Canon lub Sony. Wziąłem Sony do ręki i... No... I na tym był prawie koniec. Wszedłem do menu, żeby sprawdzić, jak menu wygląda, bo słyszałem o tym, że jest tragiczne. Nie podobało mi się też, więc szybko wróciłem do pomysłu z Canonem i został Canon. Czyli zgadza się z tym, co piszą internauci na Facebooku? A co piszą? Bo ja nie patrzyłem do końca Że menu jest katastrofalne. Ja nie patrzyłem do końca na opinie ludzi, bo ludzie to mają bardzo wesołe opinie czasami. Tak jak mówiliśmy wcześniej o D700, który ISO 400 było nieakceptowalne. D850. Nie, D700 też chyba. A to inna sprawa. Ja akurat jak kupowałem D700, świadomie to już był aparat kultowy. Już był, jak coś miał swoje lata. Jak sprawdziłem opinie, jakie miał, jak wychodził, to miał straszne opinie. Nie zostawiono na niej i na Nikonie suchej nitki. Była katastrofa Nikona, już totalnie już nie było... Koniec fabryki. Już wszystko totalnie. Zamykać, zwijać interes. Tak, a teraz jest kultowym aparatem, więc dlatego nie patrzyłem na opinie ludzi w internecie, bo no, niespecjalnie mnie interesują w tym momencie, bo to nie lubię opinii tak zwanych analistów sprzętowych. Będą się skupiać na parametrach, a nie na tym, co oni potrafią zrobić z danym sprzętem. Mnie zawsze rozwalały dwie kwestie. Jaka? Że jak kupujesz aparat, to ma mieć predmilion ISO, a jak robisz zdjęcie na ISO 400, to czego idioto użyłeś takie wysokie ISO? No tak. I tak samo, że on musi mieć... Dam Ci przykład. Nikon D700 natywne ISO miał 200. I wiesz, jak mnie zrugali, czemu ja robiłem na ISO 200, a nie na natywnym? Właśnie to było natywne. A nie na natywnym? Znam to dokładnie, bo ja miałem też Nikony, przecież ISO 200 było tym podstawowym natywnym, a ISO 100 i niższe były programowe już tylko i wyłącznie. Więc ich nie, de facto ich nie było. Więc tak naprawdę ja tego nie używałem. Wiesz co, nie lubiłem ISO 100 w Nikonie D700, nie D700, ale nieważne, w tych wszystkich Nikonach, które miałem, nie lubiłem ISO. D750 miało ISO 100 chyba. Chyba tak, ale D700 chyba miało 200 jeszcze. Tak, no D700 miało 200. Tak. I powiem Ci, że w niektórych warunkach oświetleniowych D700 nie dawało rady na ISO 100, bo
No po prostu jakoś tam te cienie wychodziły zupełnie inne, artefakty jakieś tam, przynajmniej ja widziałem. Tak no no bo to jest sztuczne obczytanie sygnału, tak ISO 400 jest zwiększeniem sygnału, tak ISO poniżej tego natywnego no tak, jest tylko, sztucznym masz, obcięciem. Tylko, że tam miałeś software'owe obniżenie, a tu jeszcze no. masz natywnie przechodzenie przez to, więc, ale mniejsza o to, no po prostu wyszło tak, że w końcu wypadło na Canona i dostał Canon. No i sprawdza się do reporterki, do ślubów, do wszystkich innych takich fajnych zdjęć, do portretów, do sesji rodzinnych, a co najfajniejsze do sesji, znaczy sesji, to już nie sesje, tylko zdjęcia wildlife. Ponieważ kupiłem sobie Sigmę, nie wiedząc czy ja w ogóle polubię tą fotografię wildlife, kupiłem sobie Sigmę 150-600, żeby zobaczyć czy to jest coś, co mnie wkręci. Powiem ci, jak miałeś 200 mm, ja miałem 200 mm, było ok, ale jak już miałeś 600 mm, a ja 200, to ta różnica była dla mnie depresyjna. Tak, to już było, że... Po miesiącu kupiłem 600 mm. Też ma 600 już w tej chwili, a już do 800 już chodzi po głowie. A powiem ci, że jak robiliśmy zdjęcia tych LUTwife, to efekt końcowy taki sam był tych zdjęć, i u ciebie, i u mnie. A ty powiedziałeś, że u ciebie on wykrywa okup, taków, i tutaj trochę mnie bolało, wiesz? No tak, bo... I tak myślałem, bo ja mam Z6II, czy wziąć od ciebie ten aparat, poćwiczyć czy nie, ale uznałem, że nie, bo to bez sensu, wiesz, chodzi, bo z przyczyn finansowych, jakbym wszystko sprzedał, co miałem, to ci się nie opłacało za bardzo. To jakbym kupił używany R6. Za dużo fajnych szkieł miałeś. No, dużo starych, to i tak musiałeś. Znaczy, ty i tak musiałeś wszystko wymienić. Tak. Czy to był Nikon Z, czy Sony, by szedł nowe body i nowe obiektywy. Bo miały być natywne, miały być, więc to nie bo to miało pod biznes. No Sigma nie. Ale Sigma jest do przyjemności, ale ty czyś pod biznes, czyli tak. Repo ślubne, okolicznościowe, jakieś eventy, więc miało być wszystko natywne. Więc czy byś kupował Z, Sony, Fuji, no tak czy co innego, i tak byś kupował wszystko. Więc ci to nie robiły, ty się mogłeś spokojnie skupić na parametrach, które cię najbardziej interesowały. Tak, stare obiektywy miałem tylko jeden, który. Miał silnik wbudowany, a reszta miała... Śrubokręt po prostu. Jeszcze miałeś chyba 18-35. Nie. 18-35 miałem w analogowych. Nie, no pożyczałeś mi do 35. A, to 17 czy... A to 17 czy... Ja nie pamiętam, jak on dokładnie był. 17-35. Kultowy ci od krajobrazu go uwielbiają. Tak. Ale zepsuł się autofokus i na razie leży w garażu. Czekam na lepsze czasy. Aha. Aż go naprawię w końcu. Bo, sprzedam, bo już nie jest. No, tak. Ja na przykład nie zmieniłem systemu, bo już wszedłem w Nikona, bo pojechałem po D850, a kupiłem w sumie Z6, bo wziąłem D850, zrobiłem kilka zdjęć, to samo co D800, a ma pan Z6II, nie, mam Z6, dał mi zrobić zdjęcia, tu jest coś innego, mówię, dam szansę tej technologii. Wiesz co, pamiętam jak i wziąłem Z6II. Ze szóstką do mnie, no. Jakieś do pracy. I się nie jornąłeś, że jest wizjer elektroniczny. Tak, i się nie kapnąłem, dopóki nie popatrzyłem na jakieś... Na LEDy. Tak, na świetlówki czy LEDy. To LEDy były. Musiały być LEDy. Możliwe. No. I on tak czysto, pięknie wyglądał, że po prostu nie widziałem tych pikseli, więc to mnie zafascynowało i wtedy zacząłem gdybać, czy nie kupić właśnie czegoś już nowszego niż zwykła lustrzanka. No i tak wyszło właśnie, powiem ci, ty jesteś winny tego. Tak, znowu moja wina. Żona mówi, ja wszystkiemu winien. Ten. Gdyby nie to nic mnie nie ciągnęło w kierunku. Anita też przeze mnie kupiła, bo wzięła Nikona do ręki, porobiła zdjęcia i powiedziała, że ty w studio ona ma ciemno, a ja wszystko tak ładnie widzę, jak ostrze, nie? A w lustrzance było ciemno, jak nie błysły lampy, a w tym było wszystko widać ładnie. To kwestia ustawień lamp podrujących, więc... No ale to już pomijając to, wiesz o co chodzi? No tak, jest na pewno inaczej, bo ten ekran można ustawić w taki sposób, żeby to wyglądało cały czas jasno, bo ekran sobie w komporadzie podbije tam oczywiście jasność, jak trzeba. Powiedzmy, że bez lustra nie w każdych warunkach dają sobie tak radę, nie? Ale sam fakt, że ty widzisz coś, może być noc, będziesz widział... Każda inne zalety i wady. Ale będziesz widział, że jest zaszumiony obraz, ten AF będzie wolniej działał, będziesz miał takiego małego laga w bardzo dużych warunkach, ale ty widzisz, gdzie ostrzysz. No to jest... Możesz przejść na punktowy AF, doostrzyć możesz ręcznie, ale widzisz w co celujesz. No są to plusy, są więc tutaj jest duży plus. Są plusy, minusy, to wszystko zależy od tego, do czego chcecie używać aparatu.
I tak naprawdę czego od niego oczekujecie? Pamiętaj, że to nie aparat robi zdjęcia, tylko wy. Ja dopowiem dla początkujących. Ja jak przeszedłem na Nikona Z6, to miałem starą Sigmę. HS coś tam. HSM. A to HSM to silnik. No, ale to jest ta HSM A po co coś to coś, bo ona by była bez stabilizacji. Tam jest tylko AF i manual i automat. W Sigmie HSM oznaczało, że to jest silnik, ten cichy silnik. No. I na przykład ja jak wziąłem tą Sigmę, to ten Nikon mi nie trafiał, miałem ciągle nieostre zdjęcia. I poszedłem na zlecenie akurat i zacząłem robić portrety. I się okazało, że portrety na śledzenie oka na jednej 3200 są poruszone. Wychodziło, że Sigma tak trzęsła tym całym zestawem, że poruszone zdjęcia były na jednej 3200. I co, zmieniłeś na spont? Od razu w 3 tygodnie czy w 2 tygodnie się zorientowałem, mając, a też byłem bardzo, Jezus, co ja za gówno kupiłem. Albo jakim fotografem jesteś? Nie, gówno, jakie kupiłem ten EF, nie trafia. Zwaliłeś na sprzęt, bo ja bym... Miałem na co zwalić. Ja bym zwalał na siebie. Też brałem pod uwagę, ale jak kupiłem Sigma Sport, problemu nie było. Ba, D800 nagle nabrał takiego rozpędu z AF-em, że mógł służyć do sportu. No tak. No to różnicę widać, zauważyłeś bardzo szybko. I zaraz jak zobaczyłem tą różnicę, to dokupiłem obiektywy pod Z-kę. Tylko ja miałem taki plan, że Z-ka miała służyć do szerokiego kąta, ewentualnie być też na gimbalu, więc systemowa jest 35-50, tak, a D-o... Przed chwilą Z-ka była... I padła. Ale Z-ka nagrywa. A teraz druga Z9 nagrywa. Z9, bo Z6 się zesrało. Dokładnie. I ten, ale... Dlatego właśnie nie wierzcie nigdy elektronice, aparatom. Sprawdzajcie. Ktoś powie też dlatego, że Z6 czy Z9 nie ma odchylanego do frontu ekranu. A bzdura. Nie musi mieć. Jakbym miał nawet nagrywać teraz tym R6 swoją, to i tak ekran by zasłoniły nam wszystkie te połączenia do mikrofonu i tak dalej. Także to nie ma znaczenia. Ale do czego wracam? A D800 miał być na 70-200 z D800, nie? I taki był plan, żeby dać szansę technologii, zdała, bo po 2 miesiącach z pracy na Z6 okazało się, że Z8 w ogóle nie jest brany do ręki. Z 2 powodów. Nie musiałem przekadrowywać. Spieciarz. Nie, no bo jak robisz nawet punktowym, to sobie punkt AF-u możesz ustawić w rogu, no, jak robisz portrety. I nie musisz przekadrowywać. No tak. I to masz kilka klików i masz tam, bo wiesz, że para idzie nawet na zleceniu, to sobie AF-em idziesz, wiesz, punktem i nie musisz przekadrowywać. Ty nie. Ale ty nadal masz ten błąd, co powiedziałem, większość ludzi, że kupuje super sprzęt, nie? Wiesz, kupuje auto sportowe, ale jeździ jak maluchem. Maluchem jeździłem szybciej niż tym, co jeżdżę teraz. Bo mandaty były niższe, nie było tyle fotoradarów. No aż tak nie. Ale nie. Nie jeździłem Trabantem. Miałem niemiecki samochód. Tak, powiedzmy. Ze sowiecką rysą. Ale i ten błąd jest popełniany, że ludzie mają stare szkła, wchodzą w nowy system i mają dyskomfort, że im to nie działa do góry. Ale to jest tak, kupowanie świetnego aparatu i kupienie najtańszej karty SD do niego. Albo najtańszego filtra. Tak, albo świetny obiektyw, a filterek za tam, nie wiem, 50 zł i się dziwią, że ale do dupy zdjęcia, bo nieostre, brzydkie, jeszcze jakieś flary wychodzą, nie wiem co jeszcze. To zdaj mi ten filterek i rób to porządnym obiektywem, albo kup dobry filtr. I będziemy rozmawiać wtedy o prawdziwej jakości zdjęcia. Reasumując, na przykład w porównaniu z Z6, to Łukaszowi w Wildlife automat ostrzył na oko ptaka. Tak jak mi teraz ładnie ostrzy automat w Z9. Tylko że ja nawet pracując na punkcie dynamicznym, w efekcie wynosiliśmy tyle samo zdjęć. No i tak. Podam do kadry. No tak. Tylko to zależy, jak się robi. Ja na przykład, często lubisz robić seriami, a ja robię pojedynczo. Może to takie przyzwyczajenie ze starych lat, gdzie robiłem z lustrzanką i nie klepałem tych zdjęć. Mam możliwość robienia 20 klatek za sekundę. Znaczy ja mam 5 klatek tylko. No tak, ale 5 klatek tylko, a ja dalej robię jedną. Ale ty w Canonie masz tak, że jak przytrzymasz, to on ci wchodzi na taki półautomat. Też. A mi nie. Jak przytrzymam spust, to mi zrobi jedno zdjęcie i koniec. Ale nie, to ja mogę przestawić sobie. Ja mam tam kilka trybów, że zrobię albo jedno zdjęcie i mogę trzymać cały czas. Może mi zrobić tam chyba 3 klatki, czy 4 klatki w ciągu sekundy.
potem jest chyba 8 czy jakoś tak, a na końcu jest 20 kurde. No to ja też tak mam, ja mam ustawione 5 klatek, że albo mam powiedzieć tylko, że to też jest, że ja robię, naciskam i puszczam i nie robię tych 5 klatek za każdym razem. Gdzie to chodzi? No tylko w określonych sytuacjach po prostu. No nie, no ty masz akurat, podejrzewam, wiesz co, ty masz lepiej ustawione chyba, dlatego że w tym momencie jak masz jakąś fajną sytuację, to szybciej złapiesz to, bo... No bo ja przytrzymuję, on nie robi 5 klatek. Nie odpuścisz palca, ja znowu muszę tym palcem kiwać mocniej i czasami mogę nie zdążyć. Bo pojedynczą klatkę to ja też zrobię, pach i nie mam, ale jak ten to przytrzyma i on mi te 5 klatek zrobi. No tak. Ale to jest kwestia preferencji tego, prawda? Powiem ci, w bezlustrze to jest tak, że wyciągając go z plecaka więcej walniesz tych klatek, wiesz, na cichym trybie, niż potem w tej fotografii. Dlatego ja właśnie zablokowałem sobie na limitie na przykład boczny przyciski. Żeby nie było jak donoszę na pasku, tym bardziej, że robię zdjęcia, które później są głównie w poziomie i często robię na social media głównie na chwilę obecną, no i do sprzedaży czasami. Więc robię to w poziomie, jeżeli mi pasowało na Instagrama. W pionie? Nie, to w poziomie. W poziomie masz tak, a w pionie masz tak. No właśnie, to w pionie, to jak zrobię całą klatkę, to mi się nie zmieści. Instagram mi to obecnie. No. W poziomie, to całe mi wchodzi. Nie zawsze. Zawsze. No nie. Zawsze. Czasami przycina. No to z moim format nie. Jak masz 3x2, to nie przycina. A, jak 3x2, to może nie przycina. Ja mam ten domyślny w Nikonie. On jest troszkę inny. 3x2. Tak? Taką masz matrycę. 36x24. 3x2. Całe życie żyłem w nieświadomości. Człowiek się uczy całe życie. Znaczy nie, mnie to akurat nie interesuje, jaki to ma domyślny format. Wiesz, chodzi? No tak. Potem przytnę tak, jakby gdzie mi pasowało. No ja właśnie nie przecinam bardzo często zdjęć, tylko staram się robić... Wiesz co, to właśnie szkoła fotograficzna zmieniła moje podejście do robienia zdjęć. Bo kiedyś to było tak, że robiłem zdjęcie i potem mówię, a coś się z tego wytnie. No. A teraz jest tak, że wolę zrobić zdjęcie albo coś się z tego wytnie, a przy okazji mogę nie doświetlić, prześwietlić, tam coś tam przekombinować i tak dalej. A potem doszedłem do wniosku, że lepiej jest zrobić zdjęcie dobrze za pierwszym razem, niż później powtarzać, ewentualnie później polegać na postprodukcji. To ja dlatego ja właśnie lubię zetki bez lustro, dlatego że ten punkt sobie możesz przestawić i masz od razu wykadrowane, nie muszę ciąć. Ostatnio są dużo jest konkursów, pokażcie swoje przed i po. Ja myślę, a co wam będę wrzucał, jak umiesz się tylko różni tym, że przed jest NEF, a po jest JPEG. Gradacja kolorów się czasami różni. Znaczy nie, gradacja kolorów jak najbardziej się różni bardzo często, u mnie przynajmniej. Znaczy, bo ja się z tym lubię jednak. A ja nie, ja to sobie typowo repo, że jedynie to wyciągnę trochę z cieni, ewentualnie no, ale to jest dalej jakaś tam ingerencja już w kolory, cienie i tak dalej, więc dynamika zdjęcia się zmienia. No troszeczkę. No tak, czyli różnica jest. To nie jest takie, że z RAW-a robisz od razu JPEG-a. No ale są sytuacje, że z RAW-a od razu dzieje JPEG. No czasami tak. Są też momenty, kiedy się rzeczywiście tak robi, jak się robi jakieś szybciej. Znaczy wiesz, w reportażu nie masz tak czasu, żeby się bawić z tym dobieraniem idealnej ekspozycji, nie? Czasem nie masz szansy zrobić wszystkiego, dlatego że wysyłasz to od razu do gazety. No tak, no ale to tam sobie to co ja na przykład muszę poprawić, to sobie w gazecie spokojnie z JPEG-a wyciągnę. No tak. Bo to nie jest tak, wiesz o co chodzi. Bo tylko, że jak robisz zdjęcia, no to automat ci zawsze się troszeczkę pomyli z tą ekspozycją. A ci tak warunki zmieniają, że w reportażu nie jesteś w stanie za każdym razem, w każdej sekundzie panować nad tą ekspozycją idealnie. A to zależy jeszcze gdzie, bo są miejsca, gdzie tak jak teraz jesteśmy, w takim miejscu, że tak naprawdę jeśli mamy obiektyw ustawiony w jedno miejsce, to będzie cały czas to światło nigdy się nie zmienia, jest dosyć zachmurzone niebo. No tak, ale jeżeli masz, ale nie zawsze masz. No nie zawsze masz. No i o tym mówię. Chmurki, które są i nie ma. Nie ma i słońce nie ma, czy gdzieś w budynku masz jaśnie, te słońce przechodzi na przykład za chmur i masz więcej światła mniej, to masz małe różnice. Szczególnie jak robisz na koncertach. Tak. Na koncertach nigdy w życiu nie robię na automatyce, ja wszystko robię manualowo. Wiesz co? I najlepiej jest stały balans biegi ustawić. Balans biegi to akurat nie jest problem, bo to z RAW-a to wyciągniesz sobie. Natomiast żadnego koncertu w życiu chyba nie zrobiłem na innym trybie niż manualny. Ja nigdy żadnego koncertu nie zrobiłem. Też dobrze. Także nie miałem problemu. Można i tak. Można i tak. Po prostu bardziej ufam sobie niż automatykom i elektronice.
ale to jest moje podejście. No fakt. Fotografia ptaków, gdzie jest trudniejsza i system nie ma tak powgrywanych takich algorytmów i trudniej rozpoznaje, robi na automacie, ale reportaże robi na manualu totalnie. Starym, przyzwoitym systemem. To wildlife jest dla mnie nowością tak naprawdę. Bo Zabawą, no to... Tak ci nie zrobisz sceny, że zrobiłeś nieostre zdjęcie. Nie no, udało się... Tak, to na pewno. A to, że później się udaje czasami sprzedać jakieś zdjęcie, to jest inna sprawa. Ale wildlife jest fotografią, którą się bawię i która jest dla mnie przyjemnością. I tak jak mówisz, to jak nie złapię tej ptaka czy tam innego zwierzęcia w danej pozycji, tak jak chciałem, no to albo stracę i przeboleję ten fakt, albo będę polował na to kolejny raz, bo mogę sobie na to pozwolić. No, a na ślubie już tak nie ma. Ja w Wildlife lubię to, że jak mam zły dzień, to mi tak sceny nie zrobię, że nie przyszedłem. No tak. Bo to w sumie to, bo ja się przygotowywałem, że będę robił reportaże, bo mi wymawiali lekarze, że jeszcze parę miesięcy i będę zdrowy. I minął już chyba szósty rok leci, czy siódmy. I w sumie w tym roku poczułem się na tyle lepiej, że nam się udało, jak w ostatnim wideo mówiliśmy, udało nam się w końcu wyjść. Ja zostałem przy sinie konie. Będzie tego więcej tak naprawdę, tak. Bo to jest... Łukasz chodzi z balkonikiem, na którym właśnie stoi aparat w tej chwili. I mamy projekt Fotograf z balkonikiem. Tak właśnie, więc czasami na różnych stronach typu pmni.uk na przykład widzicie artykuł o Łukaszu, gdzie widać go z balkonikiem, jak siedzi, wtedy fajne miejsce. Gdzieś, no, koło mnie było. Tak, koło Newton Arts w północnej Irlandii. Tak, bo jesteśmy w ogóle w północnej Irlandii, jak już nie wiedział. I zwiedzamy różne fajne miejsca. Od jak długo jesteś tutaj na wakacjach? Od prawie 16 lat. Są bardzo drogie, codziennie musi na nie tyrać. Tak. Expensive. Tak. Przyjechałem tu na 3 miesiące i nie wyszło mi. No. Ja tu świadomie przyjechałem, ja już z rodziną przyjechałem. Ty tutaj dopiero z rodziny machnął. Ja rodzinę ściągnął, właściwie rodzina to mi się powiększyła tutaj dopiero. No tutaj dopiero. Ogólnie jakbyście chcieli porozmawiać o sprzęcie, jakieś macie pytania. Ja akurat fotografuję Z62 i Sigma 150-600 i Z9 od niedawna jest w tym duecie. Łukasz jedzie z Canonem. Mamy możliwość taką, że możemy ponagrywać to, co widzi aparat, jak ostrzy, możemy ponagrywać. Więc jeżeli macie takie chęci i takie prośby, to piszcie w komentarzach. Wtedy podłączymy tutaj system bezprzewodowego nagrywania i czy z Canona, czy z Nikona będzie można nagrać, jak aparat działa. Z Nikona Z6 i Z9 macie już na moim kanale nagrania, jak to wygląda, ale jak będziecie mieli chęć, żebyśmy zrobili coś podobnego z Canonem, to dajcie w komentarzach. O sprzęcie trochę porozmawialiśmy, to jest drugie podejście do tego nagrania, więc więcej tak, szczegółów było w pierwszym. Powiedzieliśmy teraz mniej, bo już jesteśmy zmęczeni. Łatwiej jest za pierwszym razem, drugim razem jak wracasz, to już dużo rzeczy pomijasz po prostu. Tak właśnie, ale do tego będziemy wracać co jakiś czas, bo czasami będziemy chwalić te aparaty, czasami marudzić o nich. Jak każdy fotograf, tylko nie bierzcie tego do końca takie, że nasza opinia jest jedna, jedyna i słuszna. Dlatego, że to jest nasza opinia przy naszych aparatach, przy no, w tej chwili najnowszym firmware'ze akurat i obiektywów i samych puszek. Natomiast nie znaczy to, że w waszych warunkach będzie to działało gorzej lub lepiej. My jesteśmy w północnej Irlandii, tu jest cały czas wilgotno. Bardzo mało światła. Światła jest jak na lekarstwie często. Teraz jesteśmy w lesie i jakby nie patrzeć, no, spróbuję teraz wycelować choćby w ten mostek na przykład, na którym załóżmy, że jakiś tam ptaszek by był. Zrobię sobie tutaj 600 mm i zobaczymy, włączyłem auto ISO i zobaczymy, jakie ISO nie wyjdzie. No, ISO wyszło duże, bo nie zrobiłem dekielka. Ty standardowo? Bez dekielka są fajniejsze. Bez zdjęcia? Tak, no i ISO wychodzi 16 tysięcy, więc tak naprawdę... No... A mamy minimalną przysłonę, tak? 6.3. Tak. 6.3 mm. Jaki miałeś czas? A nie spojrzałem na to, ale nie, coś koło 1/500. 1/500. Czyli tak naprawdę już mniej według tych przeliczników, co mamy, czyli tam jedna przez ogniskową, żeby zdjęcie ostre wychodziło. Tutaj jeszcze dochodzi tego, że jest stabilizacja i obiektywu i samej puszki.
więc to pomaga akurat na 1500, na 1530 spokojnie wystarczy do zdrowia. Mi się udaje robić na 1250, a mam zdjęcia na 1050 na 600 mm z ręki. Wczoraj na 1.30 zrobiłem zdjęcia, jak byliśmy w tym miejscu w blockchain. A tu się trzeba napocić. I wyszło ostre. Ja, są jest teraz godzina co? Jest w sumie... 17. Jest godzina 17.20 akurat. Jest lato. Tak, dziś to jest lato w północnej Irlandii. Cieszymy się, że nie pada. Za mocno przynajmniej. Bo inaczej byśmy mieli aparat pod parasolem. Ja jak w lutym czy w marcu, jak robiłem zdjęcia u mnie w ogrodzie, w tym moim oczku i miałem czas 1.640. To było 20 tysięcy? Tak, 28 tysięcy, godzina 12. No tam... Ty masz takie ISO? No do 52. A, no tak. 28 jest maksymalnie w Z9, a w Z6 masz do 52 800. No to nie, to już jest takie... To wtedy mówimy o nieakceptowalny ISO. Tak. Jak ktoś mówi, że 400 jest nieakceptowalny, to nie... No. Niech zmieni kanał, idzie do jakichś tam... Tak. Ogólnie ja mam, bo niektórzy limity mówią, że ISO 8000. Ja tutaj jadę tutaj w tej puszce maksymalnie do 52 tysięcy i się nie cackam. W tej puszce spokojnie możesz robić na tam te 28 tysięcy, nie? Ja mam maksymalnie 26600 ustawione, że u mnie będzie, aczkolwiek te zdjęcia, jak już później obrabiam, to rzadko kiedy pokazuję światło. Ale to nie dlatego, że one są złe. One są po prostu z inną dynamiką i to mi się już nie podoba i odstaje od moich takich typowych zdjęć wildlife i dlatego no, idą do szuflady. Z9 jest dużo gorsze z ISO, ale ma trochę lepszy F do wildlife. Ogólnie do portretu takiego i reportażu na ślubach Z6 2 wystarczający aparat jest. Już, ale ja przy wildlife już to nie boli. Jak robiłem śluby, to zaczynałem od D300 i D70S, więc tak naprawdę to kwestia jest tego, czego oczekujesz od aparatu. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, jak sobie rozwiążesz sprawy oświetlenia. No, nie oczekuję, że aparat będzie za mnie zdjęcia robił. No właśnie, i tego należy oczekiwać od każdego aparatu. Aparat nie zrobi za Was zdjęcia. Aparat jest narzędziem do robienia zdjęć, natomiast zdjęcie robicie Wy. I trzeba poznać mocne strony aparatu, słabe strony aparatu i technikę robienia zdjęć dopasować do tego, czym fotografujecie. Dokładnie. Tak w skrócie. A czasami nie fotografować, jak wiecie, że spotkacie taką robotę. Tak. Jak robicie śluby, to często jest tak, że ktoś się pyta, no kupiłeś sobie lustrzankę, znaczy nie, akurat nie mnie w tym przypadku, ale jak ja się pytam, to czy potrzebujecie fotografa na weselu czy ślubie? Nie, kuzyn ma lustrzankę. No dobra, a kuzyn to lustrzankę umie chociaż trzymać porządnie. Nie, on kupił pół roku temu, to będą fajne zdjęcia. A potem jest tragedia, bo zdjęć nie ma. No i tak to bierze i wychodzi, wiesz? Dlatego, że to nie aparat robi zdjęcia. To, że kupicie lustrzankę albo bezlustrzankowca fajnego, to nie znaczy, że zdjęcia będą fajne. Zrobienie zdjęcia to jest połowa, nawet nie połowa sukcesu. Z doświadczenia wiem, że jak ktoś się pyta na grupie, ile ma wziąć za wesele, to znaczy, że nie powinien go robić. Tak. Z doświadczenia wiem, że każdy, kto nie wie, ile ma wziąć za daną usługę, znaczy, że ma zbyt małe doświadczenie, by wycenić tą usługę, pracę, swój czas. On nawet nie wie, ile mu zejdzie, ile na to czasu poświęci. To jest totalnie kompletne zero. Tym bardziej, że zrobienie zdjęcia to jest tak naprawdę 1/4, 1/3 tego co czasu na wykonanie całej fotografii. Dlatego, że zrobienie zdjęcia to jest oczywiście niby pstryk, tylko i koniec. Po pierwsze, trzeba ten pstryk wymyślić. Trzeba ustawić aparat odpowiednio. Nie tylko polegać na automatyce. Trzeba wykadrować. A co najważniejsze, później ładnie to obrobić, żeby to miało ręce i nogi i trzymało się kupy. Przeszliśmy od sprzętu do tego do biznesu, ale ogólnie... No bo to się wszystko no, łączy, wiesz co? Ale powiem Ci, że do mnie jak dzwonią ludzie i się pytają o cenę, jakie im mówię, to mówią, a to nie za pakiet, bo ja nie jestem fotografem pakietowym. Tak, albo nie da się taniej? Da się. Znaczy wszystko. Nie, no wszystko się da. Znaczy nie, bo wiecie, bo każdy myśli, że praca fotografa to jest tylko tam, gdzie on pójdzie, on w tym czasie jest 45 minut i jego praca się kończy. A mamy przygotowanie sprzętu, potem mamy to zdanie, obrabianie. Pani się pyta, ile to dzieje kosztowało? Ja nie wiem, czy pani makijażu nie spierdzielą i czy ja nie będę pół godziny obrabiał jednego zdjęcia.
Dlatego tu w sprawę wchodzi umowa. Dlatego ja mam na umowie, jest za każdą godzinę, po prostu ja mam rozliczane za każdą godzinę pracy fotografa. A ja mam wpisane, że nie obrabiam dodatkowych rzeczy, jeśli nie są szczególnie wyznaczone przez klienta. Znaczy... A to mniejsza o to. No, znaczy to są bzdury prawne w tym momencie. Tak... U mnie się kwotę płaci za czas na sesji. To jest taka standardowa cena. Tak zwane CPP. Tak. Potem jest cena, że ja po prostu 5 zdjęć w jakimś tam pakiecie obrabiam od siebie i to jest w cenę wzięte i to jest doliczone, to jest 5 zdjęć, wiesz, chodzi. Tak. Nie? I to jest w pakiecie, to jest doliczone, a wszystko, co jest ponadto, to po prostu klient musi zapłacić indywidualnie za każde. I jeszcze jedno, i ja w tym nie mam wydruków. Przygotowanie do wydruku jest osobną usługą. No ja mam akurat rozwiązane w galerii i moja galeria, jak klient chce zamówić zdjęcie wydrukowane, to przez galerię może zamówić i fotolaboratorium, które jest podłączone pod galerię, akurat ma już profile tak zrobione, w sensie ja zrobiłem profile w taki sposób u siebie, żeby te osoby mogły wydrukować to dokładnie tak, jak widzę na ekranie. Bezpośrednio ze strony. Jeśli mają skalibrowane, oczywiście. Znaczy, no, jak widzą na ekranie. Bo tu idziemy do jednej rzeczy, no, to zdjęcie nigdy nie będzie takie samo, bo ja będę widział fajnie, ty będziesz widział fajnie, bo mamy skalibrowane monitory na przykład. Ej, my możemy patrzeć na ten sam monitor i mieć dotarnie widzieć różne kolory. Wiesz co, ja mam dwa monitory w domu takie same i one nie są takie same, nawet po kalibracji. Ja, widzę, że są różne. Ale chodzi o to, że każdy człowiek inaczej kolory widzi. A tu też. I pod tym względem, więc to nigdy nie jest tak samo. Rozmawiając o sprzęcie, fotografii, robimy zawodowo tego i niezawodowo. Powiedz, że nie wyskoczył błąd znowu jakiś. Tak, wyskoczył, że się kabel rozłączył, ale to przed chwilą. Czekaj. Ja tutaj zobaczę. No, coś tutaj się... No, ałka mu się zrobiła. Ale zobaczmy, ile on tutaj nagrał. Idzie dalej. Ale ten, aż przyszedłem i dopiero się wyłączył. Od razu zwróciłem uwagę. No, jedziemy dalej. Gimbal się chyba włączył. O czym rozmawialiśmy? O kolorach, że każdy z nas może widzieć inaczej kolory, patrząc na to samo zdjęcie wydrukowane. Tak. A, i pamiętajcie, że jak zamawiacie wydruki u fotografa, to macie większą szansę, że kolory będą takie, jakie powinny być. Bo on współpracuje z daną drukarnią dłuższy czas i wie, jak przygotować pliki pod daną drukarnię. Jak sobie sami wysyłacie zdjęcia do drukarni, potrafią przyjść magenta potrafi przyjść. Jeśli drukarnia wie, co to są profile kolorów. Albo zielono. No jak współpracuje z drukarnią, fotograf duży to ma to opanowane, bo to nie jest tak. No to chyba, że wam robi kuzyn, co pół roku temu kupił lustrzankę, to wysyła do pierwszej, lepszej drukarni i nie, wtedy jest ząb. To on idzie do Tesco i drukuje w automacie. Ej, tutaj w Azji dobrze kolory oddaje drukarka. Bo to nie jest Tesco. Aha, bo to nie jest Tesco. Tesco nie drukowałem. Wiesz co, nie. W tych fotokioskach widziałem, że są drukarki DNP na przykład. Tutaj u mnie mają DNP. No, DNP są bardzo fajne. Ja też mam taką drukarkę. To jest studyjna drukarka. Używałem do fotobudki na przykład, ale też do wydruku dla klientów. I to jest, miałem DNP 40. DND chyba 40, czegoś tak. Nieważne. Stary model. Kosztował kiedyś kupę pieniędzy, potem kupiłem to za tą cenę, już się udało i rewelacyjne wydruki. Ja lubię drukarkę, po prostu to jest drukarka, która każde zdjęcie do formatu 9x6 robi mi świetnie. To? Powyżej niestety już nie, bo to nie... A ja kupiłem sobie plójkę. Tak, i twoja plójka też jest rewelacyjna i robi A3 kompletnie. No, ale kosztowała sobie. No tak. Kosztowała sobie. Fotografia to drogi sport. Co byście nie wymyślili, to będzie drogo. Tak, moja żona jest zadowolona, bo mi na prostytutki nie stać. Ma to sens. Ma to sens, nie? Tak, niestety. Dobry sprzęt. Znaczy inaczej, nie trzeba kupować super rewelacyjnego sprzętu, żeby robić świetne zdjęcia. Też nie patrzcie na to w ten sposób. Sprzęt może być bardzo podstawowy, tylko że wtedy warunki oświetleniowe muszą być lepsze. No i oczywiście, co robi zdjęcie? Zdjęcie robi człowiek. Tak, a jeśli mówimy o sprzęcie, co robi zdjęcie? Zdjęcie? Obiektyw. Znaczy,
naczynie, no... Nie, no obiektyw, bo obiektyw ma przekazać matrycy dopiero to, co... Nie, inaczej. Największy wpływ na na efekt końcowy, na zdjęcie, na kolory, na plastykę ma obiektyw. No mówiąc to... Puszka służy tylko do tego, żeby materiał światłoczuły, który w tym przypadku jest matryca, zarejestrował światło, które wpada przez obiektyw. Tak, dlatego z Łukaszem robimy też fotografię analogową, o czym Wam powiem w innym odcinku. Tak. Bo jakiś czas temu wyszło w ten sposób, że ja znowu wróciłem po 20 latach praktycznie do fotografii analogowej i Łukasz się wciągnął. No ja 2 czy 3 lata czekałem, miałem klisze kupione aparaty i na wywołanie, bo się bałem, a już sami w domu wywołujemy. Jedna rzecz, którą bardzo lubię, to lubię Z6 i obiektywy manualne. Tak, i te zdjęcia wychodzą wspaniałe Łukaszowi. Robi świetne portrety nimi. Tutaj mam na przykład takiego Pentaxa. Ja ze sobą noszę. 50 Pentax. To jest do Pentaxa obiektyw przejściówka. To jest 50 1.7. Tu ten odległość nie działa, jest pouszkadzany, ale świetny obiektyw. Ja go zawsze mam z sobą. I podpinam do spacerów, do ten. Chcę sobie kupić Volta Dendera, tylko jeszcze nadal nie doszedłem jaką ogniskową. Jest za dużo. Ciężki wybór. Obiektywy akurat fajnie oddają... Kiedyś człowiek kupował Zenita jeden obiektyw i był szczęśliwy. Tak, wracając do obiektywu. One mają fajną plastykę. I to analogowy look, jak to mówią. Jakiś look istnieje, ja go nie widziałem, ale analogowy look jest. Tak, plastykę przenoszą też akurat w tym przypadku na matrycę cyfrową. Oczywiście ktoś może nam zarzucić, że nie, wcale tak nie jest. Ja Wam tutaj podlinkuję zdjęcia zrobione Z9 starym obiektywem pod M42 i tutaj gdzieś będziecie właśnie tutaj gdzieś to zdjęcie mieli, gdzie jest więcej miejsca, albo na zasłonie i będziecie mieli zdjęcie na maksymalnym otworze, minimalna dziura. Coś innego, zrobić na tych samych ogniskowych obiektywami Z-ki i tymi starymi. I dać ludziom, żeby powiedzieli, które jest które. Robiłem. I co, zgadnij, które jest które? Tylko Z6. Dałem Heliosa, dałem 50G, 50Z, nie? I Heliosa. Zgadnij? Próbowali po kolorach. I? No i nie zgadnij. No widzicie. Ja Wam powiem taki numer. Jak mi mówili, że o Boże, nie wiem, D700 to jest katastrofa i w ogóle jest po zdjęciach i kto takiego w ogóle nie, no to się nie da, to już zdjęć nie robi. Ja im dałem do zdjęcia zrobione D3300, D5300, co miałem wcześniej, D700, D800 i Z6. No. I przypytałem, którym z tych aparatów jest zrobione zdjęcie. Nie byli w stanie rozpoznać. Nie. Na zdjęcia Z700 mówili, że D800 były robione zdjęcia. Ja mówiłem, że tym aparatem jest robione, bo to w studiu jak doświadczyłeś lampą. Ja robiłem inaczej. Lampą. Ja robiłem inaczej. Ja zrobiłem kiedyś eksperyment i jak prowadziłem kursy fotograficzne, wziąłem zdjęcia z lustrzanki i wziąłem zdjęcia z telefonu. I też nie rozróżnili. Nie. Nie masz tak, dlatego że byłem na tyle chciałem oszukać tych ludzi, że zdjęcia, które robiłem lustrzanką, robiłem to zdjęcia dzieciom, bo chodziło o fotografię dziecięcą. Z telefonu jak robiłem, to schyliłem się do poziomu dziecka i dziecko wychodziło ładnie, jeszcze tryb tam portretowy w takim telefonie można było włączyć, więc już to w ogóle fajnie wychodziło. A lustrzanką stawałem nad dzieckiem i robiłem tak z góry, więc to dziecko miało małe nóżki i wielką banię. I po prostu rodzice patrzyli to zdjęcie i mówili, to jest na pewno telefonem, bo mi takie wychodzą. Bo mi takie wychodzą. Tak, bo nie schylasz się po prostu. Schyl się do poziomu dziecka i wyjdzie ci telefonem też fajne zdjęcie, więc absolutnie wszystkich oszukałem w ten sposób, robiąc w zły sposób lustrzanką zdjęcie i w dobry sposób telefonem. Ja jak wyczyściłem metadane, nie, i wysłałem TIFF-a do jednego rozmiaru wszystkich tych, to nie byli w stanie odróżnić. Wiesz, jak się ratowali? Po rozmiarze pliku prowadzili, po zoomie, wiesz, tak. bo większa matryca ma, a jak
tego parametru mieli, nie byli w stanie. A ja to zauważyłem, jak ja robiłem zdjęcia D600 i D800, wiesz, chodzi? Więc różnica jest 12, a 36. I robiłem jeszcze 3300, bo 5300 sprzedałem, nie? Tak. I orientowałem się, którym aparatem jest wykonane zdjęcie, wiesz po czym? Zoomowałem, żeby najszybciej sprawdzić. Tak. Bo jak robiłem tymi samymi obiektywami, to nie było różnicy. Jeszcze jest jedna sprawa akurat megapikseli w aparatach. Sprzedawcy w sklepach często mówią wam, że o, ten aparat ma tutaj 30 megapikseli, czy tam 36, czy 45, że jest rewelacyjny i tak dalej. I co z tego? 45 megapikseli w niektórych przypadkach będzie jak najbardziej zaletą, a w innych przypadkach będzie wręcz tragedią. Ja na przykład nie chcę mieć 45 megapikseli, szczególnie w wildlife. Powiem ci, Z6 do Z9 bije, chodzi o szumy, na łopatki. Z6 II z Nikona najlepszy aparat do robienia ślubów, najniższe szumy. No tak, ale to ja nie mówię akurat o szumach w tym momencie. A mówię o szumach. Chociaż to jest też ważne, bo im więcej megapikseli, tym więcej może być zarejestrowanych szumów tak naprawdę. No bo jest gęstsza matryca. A rozmiar matrycy jest ten sam, czyli na tym samym placku ma... Masz trzy razy więcej pikseli, czyli trzy razy więcej szumu. No może nie aż tak, aż tak matematycznie to nie idzie, ale no, trzeba upchnąć te megapiksele na tej samej powierzchni. 24 do 48, 52 tysiące coś na maksymalne ISO, 28 tysięcy coś maksymalne ISO. Ale połowa. No to też te akurat trochę inny parametr, wychodzą, przepraszam. Ale to tak mniej więcej można wziąć. No, pi razy oko można by... Pijesz do rozmiaru plików. Oczywiście. Kto by chciał trzymać 100 megowe ramy cały czas. Ale powiem ci, ja nie wiem, co Nikon zrobił, ale na przykład minimalne pliki Z9 przy pełnym rozmiarze, bo on nie zmniejsza rozmiaru, tylko rozmiar pliku i tam jest... Pliki są w wielkości D700. Czyli bezstratna kompresja. Ale jest jakaś taka bezstratna, że nie widzisz różnicy na monitorze. Nie, musiałbyś, nie wiem, wydruki robić. Jest bezstratna, to nie masz różnicy. A nie, bo jest bezstratna. Jakbyś miał stratną, to widzisz różnicę. Bezstratna kompresja, mam pliki jak z D800. Od 25 do 35 megabajtów, nie? Na maksymalny, bo masz trzy poziomy kompresji, pliki są od 16 do 24 megabajtów. Przy tym samym rozmiarze, nie? Całkiem plików. Aczkolwiek ja i tak wolę mieć. Ja mam 20 megapikseli teraz w aparacie. Do tego co robię, nawet na billboard, jakby potrzeba wydrukować zdjęcie, to billboard, bo nikt nie ogląda przez 10 cm. Nikt tego nie będzie sprawdzał z lupą. Ale z mojego doświadczenia uproszczę to. Z mojego doświadczenia wynika, że mając większą matrycę, możesz bardziej przybliżyć. Ale widzisz tylko szum, kropki widzisz. I to tym się różni, że sam kadr masz taki sam, masz taką samą wielkość matrycy, masz taki sam i przy tej samej odległości przestajesz widzieć zdjęcie, zaczynasz widzieć kropki po prostu. Ale jak potrzebuję mieć naprawdę dużo megapikseli, to biorę średni format. Tak. 108 megapikseli, dziękuję bardzo. Do widzenia. Z dużym obiektywem i to wtedy daje różnicę. Ale powiedz, że tak... Z9, pod Z9 są przejściówki, pod Z-kę, że mogę ze średniego formatu stare obiektywy podłączać. Dobry patent. Matryca jest 45 milionów megapikseli. Co prawda ta głębia jest inna i plastika trochę, nie? Oczywiście, no nie porównasz nigdy pełnej klatki ze średnim formatem. Ale idąc do wniosku, że mógłbym kupić sobie GFX-a, gdzie jest gorsze F niż Z6, to nie ma sensu. Ale większość i tak nie rozpozna różnicy, bo... Da. Większość osób i tak właśnie telefonem strzeli i dodaje jakby się, nie wiem... Większość osób i tak to ogląda na telefonie. Koniec, kropka, dziękujemy. Kupcie jakikolwiek chcecie aparat, bo i tak nikt tego nie zauważy, jaka różnica. Ludzie to na telefonie oglądają. Tak, a telefony przeważnie mają słabe ekrany i... Mają świetną rozdzielczość w takim kwadraciku. Tak właśnie. Pyci większa niż ta nasza matryca w aparatach. No, to tak to będzie wygląda. No, tak. I to tyle. Kończymy starcie. To będzie bardzo długie nagranie, nudne i w ogóle bez sensu. Tak, dziś powyszeliśmy każdy temat możliwy, następnym razem się bardziej przygotujemy, albo nie. Znaczy
byłoby, było ciekawiej, bardziej technicznie na nagraniu, które się nie nagrało. Tak właśnie. Ale... Którego się nagrało, uważaj, zaraz rzucisz. 3 minuty. Kończymy, zbieramy się, ja odpocząłem. Nagrywamy na moim balkoniku, bo to jest akcja Fotograf z balkonikiem. Ja zrobię zdjęcie tego balkonika, jak to nagrywamy w tej chwili, żeby wszyscy widzieli, jak wyglądał setup nagrywania. O. Już zrobiłem zdjęcie, to zdjęcie się ukaże w tym filmiku. W tym momencie. Telefonem właśnie w tej chwili. Żebyście dokładnie wiedzieli, jak wyglądał setup, w jakich jesteśmy w okolicznościach. Mogę w sumie panoramy jeszcze strzelić, jak... Nie, panorama nie wejdzie. A to panoramy i tak krzywe robię na iPhone'ie. Zawsze. Ten D700 lepiej mi wychodziło. Tak, bo łączyłeś sam. Bo łączyłeś sam. To tyle. Dobra, trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie, jeżeli chcecie te testy Canona w Wildlife albo w portrecie, to napiszcie, a jeśli chcecie Z-ki, to piszcie też. Nie ma problemu, żebyśmy zrealizowali część planów. Znaczy Canon R6 przynajmniej w wersji pierwszej i Z9 i Z6-2. No kto by chciał D5 Mark III albo Mark II, jak to są stare aparaty, już o nich zapomnieli, już ich nie produkują. To już zdjęć nie robi. To robił kiedyś zdjęcia? Tak, zanim nie wszedł nowszy. To nie jest mikrofalówka? Zanim wyszedł nowszy. Tak, to śmiejemy się właśnie z tych, co stwierdzają, że jak wychodzi nowy aparat, to ten stary już nie działa. No. Szczerze nie kupowałbym Z9, żeby nie te Wildlife. Prawda? No. Do Wildlife się przydaje, bo to jednak autofokus. Ale my znowu się rozkręcamy. Tak. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć Wam. W następnym odcinku. Popatrzcie 3 sekundy. Tak ładnie, zróbmy głupią minę. To ja nie miałem cały czas taki? Nie wiem, nie patrzałem się. I teraz ściskam przycisk. Koniec nagrywania. No wciśnij się. Wyłączyło mi się. No dobra, jeszcze się nie włączyło. A teraz kończymy. No się jeszcze nie włączyłem.